Bądźcie jak dzieci, do takich należy Królestwo Boże. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Błogosławimy dzieci, które poszły na szkółkę niedzielną, ale my też musimy być jak dzieci, żeby odbierać od Boga to wszystko, co On dla nas ma. Wiecie, można mieć wrażenie, że dziecko na duchowej wojnie nie wygra, ale to jest złudne wrażenie, bo właśnie dziecko, które jest zanurzone w swoim ojcu, ma cały autorytet swojego ojca i jest zwycięzcą. Taki dorosły, który jest zanurzony w swoim własnym autorytecie, niekoniecznie wygrywa. Czasem przegrywa, niestety. Ach, kochani, macie serdeczne pozdrowienia. Macie serdeczne pozdrowienia z takiej przemiłej wspólnoty, niedaleko nas. Miałem przywilej usługiwać słowem na spotkaniu przebudzeniowym. Tak fajnie się nazywa, Nydecki Revival w Nytku. Pełny kościółek młodych ludzi, kilkadziesiąt młodych osób. Byłem pod wrażeniem. Pomyślałem sobie, co ja mam tu zrobić teraz, sami młodzi ludzie. Ja taki dziadek taki, ale ten, który prowadził, jeden z chłopaków, który prowadził, zanim jeszcze się zaczęło wszystko i tak dalej, przedstawił tam zespół uwielbienia, zresztą z czeskiego Cieszyna. Byłem po prostu w niebo wzięty, tak? Dlatego, że nie tylko to, że pięknie grali, tak? Ładnie grali, w takim prostym składzie. Gitara basowa, dwie gitarki, trzy osoby czy cztery śpiewały. Ale to w jaki sposób to prowadzili? I kiedy się dowiedziałem, że jestem z Kościoła Ewangelickiego, to nie wierzyłem waszym oczom, uszom i wszystkiemu razem. Ale wyszli mi naprzeciw tej różnicy pokoleniowej. I zanim się to zaczęło, ten młody człowiek zawołał mnie i mówił, chcę wam przedstawić i mówi, i zadam takie, jeszcze po czesku do mnie mówił, takie niestandardowe pytania. Ja tego słowa w ogóle nie znałem, bo jakieś specjalnie takie słowo wziął, żeby się wszyscy śmiali, nie? I zapytał mnie, co lubię jeść. To ja mówię mu, jak po polsku, kotlet schabowy. Lubię hranolki, lubię to żółtko, dobrze? A gdybyś na bezludną wyspę pojechał, to jaki instrument byś ze sobą zabrał? To było gorzej, bo chciałem powiedzieć orkiestrę całą, ale nie tylko jeden, to mówię gitarę. I wszyscy zaczęli się śmiać, te lody zostały przełamane. I później mogłem usługiwać. Dlaczego o tym mówię? Wiem, że będę niepopularny teraz i może komuś nawet zrobię przykrość, ale nie gniewaj się na mnie, jeśli ci zrobię przykrość. Kiedy rozpoczęło się uwielbienie, kiedy zabrzmiały pierwsze dźwięki i została zaśpiewana jakaś piosenka, którą pewnie wszyscy znają, ten prowadzący to uwielbienie zaczął się modlić. Jego pierwsze słowa, jakie były, to były: Duchu Święty, wylej się na nas, wypełnij to miejsce. Duchu Święty, my potrzebujemy, żebyś nas prowadził, żebyś robił różne rzeczy pośród nas. Duchu Święty, my pragniemy Ciebie. Ja byłem w absolutnym szoku. Dlatego, że przeżywam to mocno, bardzo mocno. I taka ciekawa rzecz, że dzień wcześniej, w czwartek, bo byłem na tej usłudze w piątek wieczorem, w czwartek miałem taką rozmowę z jednym człowiekiem w niezbyt dobrym stanie. Może bardziej powiem, pod wpływem alkoholu to będzie lepiej brzmiało, będzie jasne, o co chodzi. Który mnie strofował i pouczał, że co to jest jakieś modlenie się, żeby Duch Święty nas tu wypełniał, przychodzi. Przecież on już zstąpił, już został wylany. I pomyślałem sobie właśnie dlatego, żebyś nie był w takim stanie. A potem co to jest, żeby kobiety się w ogóle w kościele odzywały? Pomyślałem sobie właśnie, to jest oznaka i owoc tego, że Duch Święty nie działa, nie dotyka i nie wypełnia serc. Bo zawsze w
każdym przebudzeniu, jakie istniało na świecie. Ja pamiętam, nie wiem, czy wszyscy pamiętacie Rosemary Ward. Pamiętacie? Taka bardzo leciwa już ewangelistka, która razem z mężem brała udział w przebudzeniach, w przebudzeniu w Argentynie, w różnych miejscach, w Meksyku. Pochodząca z Hondurasu, była naszym gościem wielokrotnie. Kiedy ostatni raz była u nas, to był dzień, w którym byliśmy oglądać to miejsce i byliśmy przed podpisaniem umowy na najęcie tego miejsca. Czyli to, patrzcie, to 8 czy 9 lat temu. I ona stanęła tutaj z nami w kółeczku i myśmy się modlili. Ona wtedy powiedziała, Bóg wam to miejsce da. I to było coś dla nas w ogóle z kosmosu. Ale ona miała bardzo mocne prorocze wejrzenie. I teraz sobie wyobraźcie, ona usługiwała w dziesiątkach krajów. Widziałem filmiki, na których ona usługiwała na spotkaniach w Afryce, gdzie było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I ona miała naprawdę bardzo potężne prorocze wejrzenie i takie pragnienie zapalania ludzi do działania w Bogu. Teraz sobie wyobraźcie, że ja nie pozwoliłbym jej mówić. No dobra. Kiedy nie ma pragnienia Ducha Świętego, rzeczywistego, prawdziwego pragnienia Ducha Świętego, nasze życie będzie zawsze na przegranej pozycji. I ja wiem, że Duch Święty został wylany. Jest napowiedziane, w dzień 50 zstąpił, ale kiedy czytacie Dzieje Apostolskie, to już dwa rozdziały dalej, widzicie, że znowu się modlili i apostoł Piotr mówi, Panie, pozwól nam być tam, gdzie Ty jesteś, gdzie Ty potwierdzasz. Co się stało? Znowu zatrzęsła się ziemia, Duch Święty wypełnił wszystkich, którzy tam byli. Tych samych, którzy też byli w tamtym czasie, bo to było w tej samym zborze. I wszyscy zaczęli prorokować, mówić językami i dalej się Boże dzieło działało. Więc nigdy nie przestańmy wołać, Duchu Święty wypełniał, działaj pośród nas. Działaj pośród nas. Wiecie, ja temu człowiekowi pokazałem jedną rzecz. Jeden przykład mu dałem. Byliśmy w jednym pomieszczeniu, ja poszedłem do drugiego pomieszczenia. I ja mu powiedziałem, powiedz mi, co zrobisz, ja tu jestem. Ale jestem za drzwiami. Co zrobisz, jeśli chcesz, żebym z tobą coś działał? On mówi, zawołam. Ja mówię, widzisz? Ja wiem, że Duch Święty jest wylany, ale czy jesteś pełny Ducha Świętego? Czy naprawdę jesteś pełny Ducha Świętego? Czy naprawdę Duch Święty w tobą działa? Spójrz na siebie. No Bóg jest ze mną. Okej, dobra. I tak my mamy często spojrzenie. I dlatego zamykamy działanie Bożego Ducha. I wiecie, że to jest taka ciekawa rzecz. Biblia mówi, że przy końcu czasów będzie poznanie wzrośnie. Będziemy tyle rzeczy wiedzieć. Wszyscy dookoła wiedzą, że Duch Święty jest wylany. Ale tam jest napisane miłość oziębnie. Więc dla mnie jest jedno pytanie. Czy kiedy Duch Święty jest w tobie, to twoja miłość oziębnie? Czy się rozpala? Więc o co tu chodzi? Poznanie nadyma. Ale Duch Święty przynosi życie i miłość. I będę dzisiaj mówił o czasie. O czasie, jaki dzisiaj mamy. Ale o czasie też, który jest przed nami. I to rozważanie zatytułowałem, czy jesteś gotowy. I znowu, prawdopodobnie podczas tego kazania niektórzy się z was na mnie obrażą. Albo pomyślą sobie, że któryś pastor tam lepiej głosi na ten temat. Myślcie, wy jesteście wolni, nie jesteśmy sektą, można iść do każdego innego kościoła, nie ma problemu. Zobaczcie, że mówię tak bardzo ostro i tak bardzo otwarcie, ale przecież tak jest, możemy chodzić gdzie chcemy. Nie jesteśmy wolni, nikt tu nikogo nie zmusza, żeby był. Co? Jesteśmy wolni, tak. Halleluja. Dlatego, że pokażę to spojrzenie na czas w oderwaniu od tego, co dzisiaj nam się montuje do naszej psychiki i do naszej głowy. Na czym dzisiaj często usiłuje się nam wgniatać, żebyśmy budowali. Wiecie, kiedy czytam czasami posty niektórych duchownych, polemikę pod tym i hejt i wrzawę, to nawet nie zadaję pytania dlaczego, tylko daję odpowiedź.
Nie powinno tak być. Na niektóre rzeczy w ogóle nie powinniśmy się wypowiadać. Dlaczego? Dlatego, że Boże Królestwo nie jest z tego świata. I pokażcie mi chociaż jeden przykład, kiedy Jezus coś komentował. Komentował duchowych przywódców. Ale kiedy zapytano go, co z podatkiem, to Jezus powiedział, oddajcie co cesarskiemu cesarzowi, a co Bogu, co boskie Bogu. Kiedy zapytano, a co z cłem, no tak możemy się przemycić. Jezus mówi, nie, nie, idźcie, tam jest rybka, wyciągnijcie z pyszczka pieniądz i zapłaćcie. Nie będziemy zgorszeni. A dzisiaj uczy się nas o czasie ostatecznym absolutnie niebiblijnie. Nie bierze się Biblii, nie mówi się o czasach ostatecznych w świetle Biblii, tylko w świetle wydarzeń, podcastów, to, co kto powiedział, co powiedział Putin albo Biden. Oni mówią, co chcą i tak są pod panowaniem naszego Pana, bo kiedy powie dość, to się skończą i tyle. Od samego początku Pismo Święte zwraca uwagę na czas. Czas dla naszego Boga ma pewną wartość i właściwości. I kiedy rozpoczynamy czytać Biblię, kto czytał Biblię od początku? Wiecie, że Stary Testament i Nowy Testament się łączą z sobą i jeden bez drugiego nie funkcjonuje, prawda? To super, dobry Kościół. Więc kiedy czytacie pierwsze rozdziały, pierwszy rozdział Biblii, to wy zobaczycie tam, jak Bóg miał spojrzenie na czas. Kiedy stwarzał coś z niczego, albo jak twierdzą fizycy kwantowi wierzący, tworzył nowy wszechświat z tego, który był. To czytamy o czasie. I czytamy, że był jeden dzień i Bóg w tym dniu coś stworzył. I kiedy ten dzień się zakończał, Bóg popatrzał i mówi, to jest dobre. To jest dobre. I zakończył jakiś proces. A potem przyszedł następny dzień i Bóg znowu coś robił, ponieważ tamten czas został zakończony, coś zostało stworzone i dzięki temu, że zostało coś stworzone w tamtym czasie, tamtego dnia, można było zacząć tworzyć coś następnego w następnym dniu i tak przez 6 dni. Bóg stwarzał, dzień po dniu wykorzystywał czas. I możemy się spierać, niektórzy kreacjoniści czy jacyś inni tam będą się spierać z sobą, że to jest symboliczny nazwa dzień, że ten czas jednego dnia jest symboliczny, bo dowody, wykopaliska mówią, że to były ileś tam lat. Nie mnie to oceniać. Ja wierzę Bożemu Słowu. Jeśli to był dla Boga jeden dzień, to był dla Niego jeden dzień. A jeśli dla mnie to było 1 000 000 lat, to co mnie to obchodzi? Dla Boga to był jeden dzień, tak? Ja nie zbuduję swojej wiary patrząc, jak długo to trwało. Ale ja zbuduję swoją wiarę wierząc Bożemu Słowu. Jeśli Bóg mówi, dla mnie to był jeden dzień, to był jeden dzień. Bo Biblia potem tłumaczy, dla Boga jeden dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Więc Bóg ma swoje spojrzenie na czas, zupełnie inne niż my. I kiedy się te 6 dni stworzenia skończyły, Bóg powiedział, a teraz mam czas i to będzie czas, kiedy odpocznę. I to wspaniały czas, kiedy Bóg odpoczął od swoich dzieł, patrzył na to wszystko, co jest stworzone, widział to piękno, widział tą niesamowitą naturę, widział, jak prawa, które włożył w naturę, działają, jak przychodzą pory roku, jak się z ziarem pojawiają dźbła, jak zaczynają ptaki znosić jaja i wykluwają się nowe, jak zwierzątka nowe się rodzą, jak pojawiają się wyładowania atmosferyczne i gdzieś zapala się ogień. Bóg widział, moje prawa działają. Och, Bóg, patrzę na to i będę cieszył swoje oczy. I potem rozpoczął się kolejny czas. To był czas, kiedy Bóg dał człowiekowi władzę. Autorytet i mówi, daję wam to wszystko, czyńcie sobie ziemię poddaną. No i człowiek oczywiście skrócił ten czas, no bo jakże tam czynił ziemię poddaną przez chwilę, a potem poddał się diabłu. I w tym momencie rozpoczął się kolejny czas. To był czas przymierz. Bóg okazał łaskę człowiekowi, i chociaż już nie był w tym czasie zarządzania i panowania nad ziemią, w ten sposób, jaki Bóg dla niego zaplanował, Bóg rozpoczął czas przymierza. I my to nazywamy jako stare przymierze,
Ale w tym Starym Przymierzu było przymierze z Noem, przymierze z Abrahamem, przymierze z Dawidem. Tak było kilka tych przymierz. I to był czas, nazwijmy to ogólnie, Starego Przymierza. I kiedy był ten czas Starego Przymierza, Bóg ostrzegał swój lud. Wielokrotnie mówił, pokazywał przykłady. Jest czas zbierania i czas siewu. Jest czas umierania i czas rodzenia. Jest czas pokoju i czas wojny, czas suszy i czas deszczu. Są różne czasy. Bóg pokazywał ludziom o tym, że jest czas młodości, czas starości. Jest też czas, jaki daje ludziom, aby się upamiętali. Wiecie, w tym wszystkim przez proroka Jeremiasza w 13 rozdziale, w 17 wersecie Bóg pokazuje też swoje serce. On mówił ludowi izraelskiemu: słuchajcie, macie czas, opanujcie się. Zawróćcie ze swojej drogi i nie bądźcie tacy, jacy jesteście, bo to nas zaprowadzi do niewoli. Możemy to wyświetlić? Jeremiasza, 13 rozdział, 17 werset. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie. Z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Kiedy byłem dzieckiem, to była taka pieśń, którą śpiewaliśmy. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. Pamiętacie? Halleluja. Wiecie, kiedy ja przypomniałem sobie tą pieśń, przygotowując się na to słowo, ja zobaczyłem, że Bóg płacze nad swoim ludem, dlatego że czas płynie. I jeśli ludzie nie będą szukać Boga i odpowiadać na to, co Bóg zaplanował dla swojego ludu, opadną w niewolę. A Boże serce płacze. Boże serce wzdycha, patrząc na nas. Patrząc na ludzi, którzy słyszeli Ewangelię, ale ją odrzucili. Patrząc na Kościół, który martwieje, który zajmuje się kłótniami między sobą, politykowaniem, karierami. Kiedy ważniejsze w Kościele jest to, kto się podzieli słowem, niż to, jakie to jest słowo. Kiedy ważniejsze w Kościele jest to, żeby było po mojemu, a nie tak, jak Bóg daje wizję przywództwu Kościoła na przykład. Kiedy Bóg patrzy na społeczności, które gdzieś tam mówią, że mamy chrześcijańskie korzenie, mówię o całej społeczności naszych narodów, i widzi, że może korzenie i były, tylko pięsięto, to mówi: moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszej niewoli. Całe szczęście, że Bóg postanowił zakończyć ten czas Starego Przymierza. I czytamy, że wypełnił się czas, wypełniły się słowa, bo Boże Słowo jest bardzo połączone z czasem. I kiedy byłem w piątek na tym przebudzeniowym spotkaniu, zdałem sobie sprawę, że jednym z podstawowych zasad reformacji było tylko słowo. To była taka idea. Sola scriptura. Tylko słowo. I słowo odnosi się do czasu. Bóg daje słowo i to słowo ma czas na wypełnienie się. I jestem tak bardzo Bogu wdzięczny dzisiaj, stojąc przed wami, że był taki czas, że wypełnił się czas lub przyszedł właściwy czas, w zależności jak tam chcemy to poprawnie, gramatycznie powiedzieć, i Jezus pojawił się na świecie, by rozpocząć nowe przymierze. Rozpoczął nowy czas.
wystąpił pełen Ducha Świętego, aby ogłosić ten czas i aby pokazać, jakie jest Boże Królestwo. I kiedy przeczytamy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, 17 do 21 wersetu, zobaczymy coś. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to słowo w uszach waszych. Mówi: dziś wypełnia się ten czas. Dziś pojawia się ten czas przed wami. Wiecie, każdy z nas chodził do szkoły, prawda? I w szkole są lekcje. I kiedy zadzwoni dzwonek, ty wiesz, że jest czas na lekcję. I kiedy potem znowu zadzwoni dzwonek, to wiesz, że jest czas na przerwę. To jest, są takie oznaki czasu. I zawsze każdy czas, jaki jest w Biblii omówiony, ma swoje oznaki. Kiedy prorok Jeremiasz mówił o tym, że w ukryciu Bóg będzie płakał, to może nikt sobie nie zdawał sprawy, że w następstwie tego za jakiś czas, przez kilkaset lat, nie będzie proroka w Izraelu i nie będzie Bożego głosu. Będzie czas absolutnej posuchy na Boże Słowo. To był czas kilkuset lat, który nie było Bożego Słowa. I Bóg mówi: ja płaczę w ukryciu. I pomyślałem sobie, kiedy oczyma wyobraźni, mógłbym sobie wyobrazić Pana naszego, który siedzi zatroskany na swoim tronie, patrząc na swoich, na swój lud, i z jego oczu płyną łzy. Jego serce jest przejęte. Widzi, co się dzieje. Jeden zryw polityczny nic nie przyniósł. Machabeusze chcieli coś zrobić, nic się nie udało. Oglądałem tę niesamowitą twierdzę w Cezarei, która w tamtym czasie została rozwalona. Pomyślałem sobie, nasz Bóg, Ojciec powiedział: dość. Rzymianie niszczą ten naród. Wprowadzają swoją kulturę wszędzie, gdzie pójdą. Bo chcę, żebyście zobaczyli na to globalnie, to nie chodzi tylko o Judeę. Ale gdziekolwiek się pojawiły legiony rzymskie, tam wprowadzali swoich bogów i swoją kulturę. Ojciec powiedział: czas się wypełnił. I oznaką tego wypełnionego się czasu będzie mój syn, który będzie działał w mocy, będzie pełen ducha. I przyszedł Jezus na ziemię. Oni go nie poznali. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Mowa o tym, że rozpoczął się pewien okres czasu, który dzisiaj nazywamy czasem łaski. Ale ten czas łaski również ma swoje okresy. Tak jak twój dzień w szkole czy w pracy. Lepiej na przykładzie szkoły to przedstawić. 8 godzina rosyjski, 9 niemiecki, 10 matematyka, 11 polski, biologia o 12 do domu. Nie? Jakieś macie lekcje, tak? Jak dzieci mają jakieś lekcje. Może wy w pracy też macie takie, przychodzisz na 7, robisz coś, potem coś, potem coś. Więc czas łaski również dzieli się na pewne okresy. I pierwszym okresem było chodzenie w ciele naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pokazywał, jakie może być Boże Królestwo, jakiego możemy doświadczać. Chodził w mocy i mówił: to jest Boże Królestwo. Kiedy pytali, jakie będzie Boże Królestwo, on mówił: Boże Królestwo jest takie, 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 takie. Pokazywał na różnych przykładach. Boże Królestwo działa w mocy. Pojawia się Boże działanie, pojawia się działanie Ducha Świętego. I kiedy popatrzymy na to, to jest pierwszy taki okres. On był bardzo krótki, tylko 3 lata.
A potem się pojawia okres pierwszego kościoła. Pierwszego kościoła, który trwa 100 razy dłużej. 300 lat około. To jest kościół, w którym działa Duch Święty. Gdzie wspólnoty i społeczności wołają: Duchu Święty, wypełnij mnie. Kiedy Paweł spotkał pewnych ludzi, zapytał: jesteście ochrzczeni Duchem Świętym? A oni mówią: my nie słyszeliśmy Ducha Świętego, ale chcemy. Zostali ochrzczeni. Oni znali przesłanie Ewangelii, zostali ochrzczeni chrztem Jana. Pragnęli Boga. To się działo. A później przyszedł czas pomieszania. Czas tak zwanego powszechnego kościoła, o którym możemy powiedzieć wieki ciemne. Jezus mówi: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Mówi: masz tylko dwa przykazania, jakie będziesz niósł. Wiecie, jakie to były przykazania? Uwielbiaj Boga, kochaj Boga i kochaj bliźniego. No to krucjaty to były bardzo dobrym wypełnieniem tych przykazania. Okropne. Czynili uczniów ogniem i mieczem. Taka miłość do bliźniego to po prostu niesamowita, nie? To był taki czas, kiedy Kościół odszedł od działania i pragnienia Ducha Świętego. I nazywamy to wiekami ciemnymi. To nawet naukowcy to nazywają wieki ciemne. Gdzie spowodowano ogromny upadek Ewangelii i jej mocy. Gdzie większą moc miała sakiewka z kasą za przebaczenie grzechów i odpust dożywotni dla ciebie i dla twoich potomków, niż pokuta, prawdziwe zbliżenie się i relacja z Bogiem. Gdzie więcej miały do powiedzenia ludzkie objawienia niż to, co jest napisane w Biblii, bo nikt jej czytać nie mógł. Jezus mówił: darmo wzięliście, darmo dawajcie. Co mieli dawać darmo? Piasek pustyni? Nie, Boże Słowo. Boże Królestwo. I to był taki czas. A potem przyszedł kolejny czas. Bóg mówi: już nie mogę na to patrzeć. Już tej śmierci średniowiecza mam dość kłamstwa. I powołał takiego człowieka jak Marcin Luther i kilku innych, już nie będę ich wymieniał. I oni zaczęli przyglądać się Bożemu Słowu. I oni wezwali do powrotu i mówili: sola scriptura, musi być słowo. Duch Święty musi działać na nowo w Kościele. I mamy reformację. I to oczywiście wywołało znowu miłość bratnią, prawda? Paskudną miłość bratnią. Lała się krew strumieniami. Niektóre miasta zamieniły się w rzeki krwi. Taki czas. Ale Kościół przetrwał ten czas. Bo później mamy do czynienia z małą reformacją tak zwaną, więc znowu ktoś zaczął pragnąć i wołać: Duchu Święty, proszę, napełnij nas. Zacznij działać, pragniemy Ciebie, wołamy: Duchu Święty, objawiaj Bożą chwałę wśród nas i Boże Królestwo. I powstały ruchy ewangelikalne, które trwają do dziś. I znowu dzisiaj widzimy taki czas, w którym wiele rzeczy się dzieje i chcę o nim powiedzieć troszkę. To jest ten czas, o którym mówił Jezus, o którym uczył apostoł Paweł, że przyjdzie czas, który będziemy nazywali ostatecznym. I w tych czasach będą się działy różne rzeczy, będą różne znaki. Tak jak w szkole, kiedy zadzwoni dzwonek, wiesz, że rozpoczyna się lekcja lub kończy. Zawsze wypełniony czas oznacza pojawienie się licznych znaków mówiących o tym fakcie. To, co dziś się dzieje wokół nas, bezsprzecznie jest znakiem wypełniającego się czasu. Zgodzicie się ze mną? Skoro tak, to chcę wam powiedzieć jedną wiadomość dzisiaj. News dnia. Kiedy skończy się ten czas, nastanie nowy.
Kiedy skończy się ten czas, który nazywamy ostatecznym, nastanie nowy. Ewangelii Marka w 13 rozdziale, w 28 i 29 wersecie przeczytamy tak. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie, wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Takie podstawowe znaki zostają poruszone moce przyrody. Co jest ciekawe, przełom 2001-2002 określa się czasem największej aktywności sejsmicznej od historii rejestrowania takich przypadków. A Biblia mówi, będą trzęsienia ziemi w niektórych miejscach, tu i tam. Niektóre wulkany obudziły się, które nie były aktywne od czasów prehistorycznych. W niektórych miejscach drży ziemia, tam gdzie nigdy nie drżała. To znaczy, że pojawiają się takie miejsca, o których ludzie nawet nie wiedzieli, że tam jest jakaś możliwość sejsmiczna. Więc to jest jeden ze znaków. Przez całą historię świata były wojny, prawda? Różne konflikty. I jedno plemię, w jednej wiosce jedna rodzina z drugą się tłukła. Ale czy o tym ktoś słyszał? Może w ościennym gdzieś tam miejscu? Tak. Ale czy w środkowej Europie 300 lat temu ludzie wiedzieli, że jakiś klan w centralnej Afryce z drugim klanem się pokłócił i się biją? Nie. Ale Biblia mówi, że znakiem ostatecznych czasów, znakiem poprzedzającym przyjście Jezusa będą wojny i wieści wojenne. Kiedy dzisiaj otworzysz jakikolwiek medium, my słyszymy. Ten się wygraża temu, ten tamtemu. Tutaj Korea wystrzeliła jakąś rakietę i spadła koło Japonii. Japonia podniosła jakiś tam wrzawę, nie? Tutaj jest Tajwan otoczony, a jeszcze gdzieś indziej Amerykanie wypuścili swoje lotniskowce. Już nie mówię o Ukrainie i Rosji, bo to jest dla nas jasne. Można popatrzeć przez Nordetkę i to zobaczyć niemal. Wieści wojenne dotyczące, dochodzące do uszu całego świata. Wiecie, kiedy byłem w Afryce, mogłem zobaczyć różne piękne budynki, takie wspaniałe domy wiktoriańskie, ale widziałem też lepianki. Widziałem też domki zrobione z trawy, z gliny i nie było tam prądu, ale stał agregat z Hondy. A przed domkiem siedział pan, który nie miał w zasadzie nic za bardzo na sobie ubranych, ale miał iPhone'a. I ten pan na tym iPhone'ie wiedział, co się dzieje w jakiejś innym części Afryki, Europy. Więc wieści wojenne dochodzą już wszędzie. Tak samo jak wszędzie niemal dochodzi Ewangelia i to jest kolejny znak, że będzie głoszona Ewangelia o Królestwie wszystkiemu stworzeniu, po całej ziemi. No nawet jeśli jesteś ateistą i siedzisz teraz na Grenlandii albo na biegunie w jakiejś tam stacji, możesz sobie włączyć jakieś radio czy telewizor czy stronę internetową i nagle się dowiesz, że jest Bóg. Biblia też mówi, że będzie taki czas, że tam, gdzie ludzie nie będą docierać czy nie będą mówić, to poleci anioł i będzie zwiastował Ewangelię. Więc ludzie nagle dowiedzą się o istnieniu Boga w sposób nadnaturalny. Ale my widzimy już, że w naturalny sposób, dostępny dla nas technicznie, Ewangelia może być głoszona wszędzie. Więc to są znaki wypełniającego się czasu. My czytaliśmy na pewno nie raz, jak apostoł Paweł uczył Tymoteusza i mówił o ludziach straszne rzeczy.
Niemal 2000 lat temu. No dobrze, 1980 lat temu. Apostoł Paweł mówił Tymoteuszowi, pisał, ludzie będą tacy, tacy, tacy. Będą bardzo nieprzejednani. Wiecie, czytamy, że wystąpi królestwo przeciwko królestwu, naród przeciwko narodowi. Więc w czasie ostatecznym pojawią się nacjonalistyczne przesłania. Z jednej strony będzie absolutna liberalizacja i niwelowanie tego, ale to niwelowanie różnic jest przeciwko Panu Bogu po prostu. Co podniosą się różne głosy. Więc to są znaki czasu. I my o nich wszystkich wiemy. I my wiemy, że ludzie będą w taki sposób kontrolowani, że nie będą mogli kupić ani sprzedać. Że będą musieli być w jakimś systemie, nazwane to jest znamieniem bestii. Tam jest dokładnie, żeby to uściślić, to znamie bestii ma swoją liczbę 666, wiecie. Ale tam jest dokładnie powiedziane, co to jest. I dla wszystkich, którzy myślą, że to jest liczba diabła, to tam jest napisane odwrotnie. To jest liczba człowieka. Czyli jest to coś związane z człowiekiem. Dzisiaj każdy z nas ma PESEL. Rodniczisło w Czechach. Nie wiem, jak jest na Ukrainie czy w Rosji. Każdy z nas dzisiaj ma jakiś numer. Kiedy uchodźcy z Ukrainy przyjechali do Polski, natychmiast dostali propozycję, możecie mieć numer. To są wszystko znaki czasu. To są znaki czasu. I technologia będzie się zmieniać. I to, czym dzisiaj nas straszą, że to chip jakiś tam taki, jak tabletka gdzieś pod skórę, pracują już, powiem wam, nad czymś innym, nad niewidocznym elektronicznym tatuażem, którego nikt nie będzie wszczepiał pod skórę. Więc znakami czasu było już pierwsze wprowadzenie kart płatniczych i personalnej identyfikacji w Australii lat temu 50. To są wszystko znaki czasu, których my nie jesteśmy w stanie ogarnąć ani wyprzedzić. Bo jeśli ty już, o tak, nie dam sobie chipa wstawić, to technologia okaże się już inna i twoje zmartwienie na temat chipa poszło do pieca. I musisz się martwić czymś innym? To jest znak końca czasu. I teraz są dwa pytania. Czy jesteś gotowy na koniec czasów? Co jest twoją gotowością? Silne postanowienie. Nie dam się zaczipować. Zrobię sobie bunkier pod chałupą. Nie śmiej się, Esterka. Naważę tyle słoików, tyle wszystkiego, że koniec świata mnie nie ruszy. Przepraszam. Ale jak Pan przyjdzie, to tymi słoikami, tylko nie zwracaj po nich do piwnicy przypadkiem. Bo Biblia mówi, kiedy ten dzień nastanie, nie schodźcie do piwnicy, nie schodźcie do domu, nie wracajcie z pola, nie róbcie takich głupich rzeczy, do których was świat będzie teraz przygotowywał. Bo powiem wam, Kościół będzie niegotowy, jeśli będzie przygotowany na to, żeby sobie zabrać coś z sobą, kiedy ten czas przyjdzie. To znaczy absolutnej niegotowości Kościoła. Kościół jest gotowy wtedy, kiedy rozpozna, że to jest Pan i to jest ten moment i mówi, Panie, jestem goły, sagi jak. Bierz mnie. W majtkach. A co, chcesz się ubrać na przyjście pańskie? Po co? Dostaniesz nową szatę. No właśnie. Właśnie. To bardzo ciekawa rzecz. Pojawia się ten moment, a ty lecisz do szafy po najlepszą kieckę. Gdzie jest ta kiecka, gdzie na szmacianym siostrzanym mi dali? Ona była taka fajna. A Bóg mówi, nie wracaj.
I to jest pierwsze pytanie, czy jesteś gotowy na koniec czasów? Czy jesteś gotowy na ten czas, który Jezus nazwał ostatecznym? Czy jesteś gotowy, że pojawi się masę fałszywych nauk? Że przyjdzie zwiedzenie, odstępstwo, letność? Czy jesteś na to gotowy, Kościele? Czy jesteś gotowy, aby się temu przeciwstawić, ale nie bierać szabelkę i teraz wojować i pojadę tam tych z Ministerstwa Zdrowia za tą szczepionkę i ich ukatrupię? Wiecie, co ja zapytałem Pana Boga? Mogę mówić teraz, bo COVID-u nie ma. Zapytaliśmy z żoną Pana. Dlatego, że kiedy się to zaczęło, nikt nie wiedział nic. My wiemy. Wiemy z historii, że można przeprowadzić eksperyment i zarazić pół Afryki ebolą czy czymś tam. Więc pytaliśmy, Panie, co zrobić? To może być eksperyment. Czy jest lekarstwo? Co mamy zrobić z tą rzeczą? Wiedzieliśmy, że Grażynka może stracić pracę. Albo ją zachować. Zależy, jak się zachowa. I pytaliśmy Pana, nie pytaliśmy ludzi. Ja byłem w taki okres, że się buntowałem, maseczki nie ubierałem, albo na czoło ubierałem. Nie? Ja powiedziałem, oddycham przez skórę. I szantażowano. Mnie nie, bo ja jestem wolny zawód. Nie? Tu mnie nikt nie może w kościele szantażować. Jak chce, to do widzenia. Ale odebraliśmy od Boga. Ochronię was. Ale serce mnie bolało nad tym, co robią ludzie wierzący, co robili ludzie wierzący. Ile hejtu, ile kłótni, ile waśni, ile teorii. Boże. Ja nawet w pewnym momencie pomyślałem sobie, Panie, na pochybel temu wszystkiemu wezmę sobie 4 dawki jednorazowo. Brat bratem przestawał być. Rozbijano kościoły i tworzono na bazie tych rozbitych kościołów nowe, których dzisiaj już połowy nie ma. Ale kiedy patrzę na to teraz, wiem jedno. To było małe preludium. Bo Boże Słowo mówi, że znakiem czasu będzie takie zniewolenie ludzi, że gdyby Bóg tego nie zakończył ze względu na świętych swoich, to nikt by nie przetrwał. Więc mogę powiedzieć tylko jedno. Panie, ja dziękuję Ci, że kiedy rozpoczynałem moją drogę służby, dałeś mi list do Filadelfii. Zachowaj moje imię i zachowaj moje słowo, a ja zachowam Cię w czasie, który przychodzi i nawiedzi cały świat. Więc albo będę wierzył Ewangelii, albo będę wierzył pastorom, czy wieszczom narodowym, czy politykom, czy kimkolwiek, którzy się wygadują coś w telewizji. Siedzi jeden profesor. Tytułów ma 5 przed profesorem, siedzi drugi profesor, tytułów ma 5 przed profesorem, ten ma takie zdanie, ten ma takie. Który ma właściwe? Może któryś ma, ale ja nie wiem. Właściwe ma Bóg. Więc czy jesteś gotowy na czasy ostateczne? Wiecie, to jest strasznie trudne pytanie. Musiałem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wiecie, jako pastor muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. I ja wam powiem. Wołam, Panie, uczyń mnie gotowym. Bo wiecie, ja tam czytam Biblię. Czytam, nie? Wiecie. I tam jest napisane, jak się coś będzie dziać, to w góry. Ja nawet szedłem z żoną kiedyś z góry i znaleźliśmy gdzieś tam, nie wiem, gdzie to było, gdzie to było. Nieważne. Fundamenty takie, piwnica starego domku jakiegoś, wysoko w górach. Mówię, o, popatrzcie, to fajne miejsce. Szanowni, mówię, wiecie, no tu 30 chętnych? Ale teraz, w które góry mam uciec, Panie? Jak satelita nad każdą. Każdy, byle jaki przyrząd, który przelatuje, dron czy jakiś inny wron, który ma czujnik pod czerwieni, mnie zobaczy w tym lesie. Chyba, że będę martwy, to już nie będzie widział. Więc Panie, co ja mam zrobić?
Wiecie, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że moja osobista gotowość na czasy ostateczne ze względu czy pod względem mojej służby jest taka, by być do końca z Kościołem. By wspierać tych, którzy boją się. By modlić się z tymi, którzy są przerażeni albo zachorowali przez jakieś świństwo wypuszczone w powietrzu. Nie moją rolą jest uciec na czantorię i poszukać śpiących rycerzy tam. Ale moją rolą jest zostać z Kościołem. I pytanie, czy jestem na to gotowy? Czy my jako małżeństwo jesteśmy na to gotowi? Żeby w sytuacji zagrożenia, kiedy przystawią ci karabin do głowy i powiedzą zamykaj Kościół, nie masz prawa się modlić o ludzi. Czy ja jestem gotowy, aby stanąć i powiedzieć nie. Wolę zginąć w miejscu, w którym postawił mnie Bóg, niż iść w miejsce, które mówi mi świat. Wiecie, to nie jest łatwe pytanie. Kiedy pomyślisz, że kochasz swoją żonę, kiedy pomyślisz o swoich dzieciach, kiedy pomyślisz o swoim samochodzie, który stoi na ulicy, kiedy popatrzysz w oczy kotu, czy jesteś gotowy na to, że są ostateczne czasy? Tak jak czas ma oznaki, tak samo oznaki ma twoja gotowość. Więc pierwszą oznaką gotowości jest pragnienie, abyś był całkowicie prowadzony Bożym Duchem. Wypełniony. Aby miejsce wokół ciebie było przesiąknięte, przeniknięte Bożym Duchem. To jest absolutna podstawa. Po co ci teologia? Możesz nawet znać Biblię na pamięć. Świetnie znaj ją, bo jak ci zabiorą Biblię, to musisz ją pamiętać. Ale to, co ty powinieneś pragnąć zawsze, aby Duch Święty był z tobą, w tobie, pośród nas. Wczoraj było wieczór uwielbienia w Filadelfii, w Bielsku. Oglądałem chwilę transmisji i tam lider uwielbienia zaczyna się modlić, Duchu Święty, wylewaj się, działaj pośród nas. I ja rozumiem tę modlitwę. Bo bez tego nie ma możliwości, byśmy byli gotowi na czas ostateczny. Wiecie, jest napisane, że kiedy przyjdzie ten, który ma całą moc zła z sobą, to przyjdzie wtedy, kiedy ten, który go powstrzymuje, będzie zabrany. Więc ja chcę być gotowy na ten moment, aby być zabrany z tym, który powstrzymuje, czyli z Bożym Duchem. Kościół, który nie pragnie, by Duch Święty wylewał się, był obecny, przelewał się, dotykał miejsc, w którym jesteśmy, wypełniał, dotykał obszarów, w jakich działamy. My tak bardzo lubimy nauczania o mocach ciemności. Są zwierzchności terytorialne, albo są. Więc my módlmy się, niech zwierzchność Bożego Ducha jest nad tym miejscem. To jest różnica. Bo potrafimy się trzepać na konferencjach o duchach terytorialnych, uczyć się modlić, rodzić jak tam ktoś. Zamiast wołać Duchu Święty, to ty jesteś nad tym wszystkim, to ty działaj. Ja nie mówię, że wiedza na temat mocy ciemności i zwierzchności jest zła. Ale czasami naśladowanie czegoś, co zrobił jakiś prorok kiedyś, wcale nie jest Bożym, gdzie Bożą pragnieniem dzisiaj, czy wolą. Może być zwiedzeniem nawet. Nie mówię, że jest, ale nawet może być, bo odciąga ludzi od właściwego spojrzenia na tą sytuację. Bo ja wierzę, że Jezus Chrystus zwyciężył każdą moc i pisze, moja Biblia pisze, że On jest ponad każdą mocą i zwierzchnością. Więc kogo będę wołał? Mocy i zwierzchności czy mojego Pana?
a będę wołał mojego Pana Jezusa Chrystusa. Będę wołał Ducha Bożego, który Jego wzbudził z martwych, aby mnie wzbudzał z martwych każdego dnia. Bo czasem budzisz się rano, jesteś duchowo martwy. Więc czy jesteś gotowy na czas ostateczny? To jest jedno pytanie, zawieszam je. A teraz drugie pytanie. Czy jesteś gotowy na czas, który po nim? A jaki czas będzie po czasie ostatecznym? Jaki? Wesele baranka. Życie wieczne. Bycie z Nim w chwale. Czy jesteś gotowy na ten czas? Wielu chrześcijan w ogóle już nie myśli o tym, że będzie pochwycenie Kościoła. Rozmawiałem z jednym człowiekiem z innego tam Kościoła, nieważne, i rozmawiamy na te tematy i pytam się, jak to tam, czy... Pochwycenie to taki trochę nierealny termin. Okej, okay, dobra. W zasadzie u nas się czasem wspomina o tym, ale to... Najczęściej jak jakiś gość przyjedzie, to już go drugi raz nie zaproszą. Mówię, o to dobrze jest, grubo. To znaczy, że Kościół nie jest gotowy na ten czas, który po tym czasie. Ale rzeczywiście, jeśli nie jesteś gotowy na czas ostateczny, to nie będziesz gotowy na czas przyszły, na nowy czas. Na nowy czas w ciągłej chwale w obecności Boga. Teraz sobie wyobraź, że tam będziesz musiał Boga znosić ciągle. Ducha Świętego będziesz znosił ciągle, od rana do wieczora. Nawet rana nie będzie, ani wieczora nie będzie. To dopiero cyrk. I jeszcze będziesz musiał uwielbiać od rana do wieczora. Od rana do rana. I halleluja, halleluja. Od ciągle będziesz wołał halleluja. Święty, święty, wszechmogący jest Pan Bóg. Wow. Jak to znieść, nie? Ja mam tyle rzeczy do zrobienia. Zastanawiacie się czasem nad tym czasem przyszłym? I nic nie wiecie, co tam będzie. Okej. Nowa. O. Wszystko nowe będzie. Ja wiem, że nie będzie chorób. Jak pomyślę, że mnie kolano nie będzie bolało, to już chcę do nieba. Oj, wy dużo wiecie, co tam będzie. Ja wiem, że Grażynka mówi tak pięknie, czego ucho nie widziało, czego ucho nie słyszało, bo ona nie mówi, że to nie wiadomo, co tam będzie, tylko ona mówi, to w ogóle nie jesteśmy sobie wyobrazić. Wszystko dobro, które widzieliśmy tu i piękno, które widzieliśmy tu, jest niczym. Więc jest warto być przygotowany na tamten czas. Więc wierzący chrześcijanin XXI wieku, szczególnie ten z domu na skalę, musi być przygotowany na czas ostateczny i na czas, który po nim. Były takie panny, pamiętacie? Jedne były przygotowane na ten czas potem, a drugie nie. Ale czego nie miały te, które nie były przygotowane? Ducha Świętego. Ale one były pannami przecież. Szmatki miały piękne z siostrzanego, szmacianego. Ale my się modliły na to. Modliłyście się. To... I wszystkie szmatki są w oleju. Okej. Okay. Super. Pierwszy, ostatni werset dzisiaj. Ewangelia Marka 1:15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wiecie, może trochę nieszczęśliwie jest to przetłumaczone. W niektórych tłumaczeniach pisze pokutujcie, ale to słowo upamiętajcie, pokutujcie, tam jest użyte greckie słowo metanoia. Czyli zmienię myślenia.
zmieńcie sposób myślenia. Wypełnił się czas, więc kiedy chcemy być gotowi na czas ostateczny, musimy zmienić nasze myślenie. I teraz chcę wam powiedzieć taką rzecz, którą sam zauważam. Świat, albo diabeł, jak chcecie, robi wszystko, żeby odwrócić nasze myślenie. Skanalizować je na to wszystko, co jest, co wszystko zrobi świat. Popatrzcie, kiedy Boże Słowo mówi, że będą poruszone moce przyrody, dzisiejsi głoszący w mediach, nie mówię o kościołach, ale w mediach, chociaż w kościołach to niestety już się też pojawia, bardzo dużo mówią na temat zmieniających się warunków klimatycznych. Mówią o tym, ratujmy nam ziemię, ratujmy ten świat, ratujmy, róbmy wszystko. Wszystko róbmy, żeby uratować ten świat. Nie? Zróbmy wszystko, żeby uratować ten świat. Jeździmy samochodami, które nie dymią. Okej, fajnie, będę oddychał, nie będę miał astmy. Nie wiem, co się stanie z tym samochodem, jak go zużyją, jak go zutylizują, ile tego syfu pójdzie w atmosferę, ale to już nie jestem specjalistą, nie będę się wypowiadał. Dużo się na ten temat mówi. Ale zobaczcie, jednocześnie tak samo pandemia. Wiemy, że już jest następna. W 2025 gruchnie nowa. To już teraz mówią. Ale po co mówią? Po to, żeby nas przygotować na szukanie rozwiązania. Szukaj rozwiązania. Więc szukamy rozwiązania na naprawę klimatu. Szukamy rozwiązania na przyszłą pandemię. Potem to rozwiązanie nam się poda. I większość społeczeństwa je łyknie. Niestety Kościoła też. Ale Boże Słowo mówi, żebyśmy zmienili myślenie na Boży sposób i wierzyli Ewangelii. A Ewangelia jasno i wyraźnie mówi. Ja nie mówię Księga Objawienia, Ewangelia. Że to wszystko ulegnie zniszczeniu. Nie dodasz ani jednego dnia do swojego życia, ani jednego włosa do swojej głowy. Boże Słowo mówi, Jezus mówi, przyjdzie taki czas, że On doprowadzi do miejsca, w którym to wszystko zostanie zwinięte jak stary zwój. Więc co wymyślimy, aby temu zapobiec? Co świat może wymyślić, żeby zapobiec przyjściu Jezusa Chrystusa po swój Kościół? I zatrzyma w ten sposób Jezusa? Co świat może wymyśleć, żeby zatrzymać Boży plan? Jeśli Bóg powie, czas się wypełnił, to jest koniec. Potem następuje nowy czas, w którym jesteśmy z naszym Panem. Nie będę teraz mówił o tysiącletnim panowaniu i tak dalej, że to jest taki czas, też niewyjaśniony do końca, owszem. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać, czy będą trzy rasy różnych stworzeń, aniołowie, my, ci pochwyceni, ci niepochwyceni. Różne są teorie, jakbyście przeczytali wszystkie teorie, to byście przestali w to w ogóle wierzyć. No tak. Poznanie wzrosło, miłość opadła. Każdy sobie zbiera na przyszłość. Dla mnie jest jasne, że muszę być gotowy na czas ostateczny i mogę jasno i wyraźnie powiedzieć, Panie, wiele mi brakuje, żeby być gotowym. Wiele mi brakuje, żeby być gotowym. Mówię to przed wami, wiele mi brakuje. Jak zdałem sobie sprawę z tego, że wcale nie mogę w góry uciec, tylko muszę być z Kościołem. I żona mi to na wiadukcie mówi, a ty sobie wyobrażasz? Co Kościół? Gdzie my pójdziemy? Zostawimy tych ludzi, którzy nie będą mogli sobie poradzić ze swoimi myślami, czy nie? I wiem, tak to jest gotowość w jednym malutkim wymiarze. Ale potem inna rzecz. Nie bać się, kiedy wszystko zostaje poruszone. Jak się dowiem, że w istepnej trzęsienie ziemi było, to ucieknę na morze?
Nie bać się. Ufać Panu. Wierzyć, że nikt nie może przedłużyć ani skrócić mojego dnia bez Bożej woli i przyzwolenia. Nic nie może mi się wydarzyć, nawet jeśli bym coś trującego zjadł czy wypił, bo jeżeli mój Pan jest ze mną. Wiecie, zagadnienie gotowości na czasy ostateczne jest bardzo obszerne i nie sposób dzisiaj tego omówić. Ale te dwa pytania, jakie dzisiaj stawiam. Czy jestem gotowy na czas ostateczny i czy jestem gotowy na ten, który przychodzi? Czy jestem gotowy na pochwycenie, by być w nim, by wziąć w nim udział? Ale jeśli przyjdzie to po mojej śmierci, czy ta śmierć zastała mnie w miejscu, kiedy jestem gotowy na przyszły czas? Więc musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie i odpowiadać każdego dnia. Panie, co mogę jeszcze ze swojej strony zrobić, abym był gotowy na ten czas końca i na ten czas, który pójdzie po nim? Co mogę jeszcze z siebie, Panie, wyrzucić albo do siebie wziąć, by być gotowym na czas, który przychodzi? Panie, to Ty jesteś Panem czasu. Ja wierzę, że to Ty mówisz koniec. Ty jesteś alfą i omegą. Spójrzcie, my to wyznajemy naszymi ustami, ale w sercu tego czasami nie ma. W sercu bywają rzeczy z telewizji, Republika czy jakiejś innej. Musimy odpowiedzieć szczerze przed Bogiem na to pytanie. Czy jestem gotów na czasy, które nazwałeś ostatecznymi? Wiecie, dla Boga czas jest bardzo ważny. Jak pokazałem wam na początku, dla Boga był ważny ten jeden dzień, w którym stworzył coś. Zakończył czas chaosu. Rozpoczął czas światła. Rozpoczął czas życia. Fauny i flory. Rozpoczął czas życia człowieka. Zakończył czas w raju ze względu na ludzką głupotę. Rozpoczął czas przymierza, starego przymierza. Postanowił go zakończyć, dać nowe przymierze. Co jeszcze Bóg ma zrobić, abyśmy byli gotowi? Co jeszcze On ma zrobić, abyśmy byli gotowi i zawołali: Duchu Święty, potrząśnij tym miejscem, potrząśnij mną, wyrzuć ze mnie wszystko, co złe. Przyjdź wolnością do mnie. Co jeszcze Bóg ma zrobić? Jeszcze bardziej skłócić kościoły? Jeszcze bardziej rozwalić to wszystko, żebyśmy się opamiętali wtedy, kiedy już nic nie będzie? Co jeszcze Bóg ma zrobić? Zrobił tak wiele, posłał swojego Syna. On się zgodził na śmierć na krzyżu. Pokazał nam, czym jest moc Jego Ducha. To jest moc zmartwychwstania. Pokazał, czym jest moc Bożego Słowa, która prowadzi Kościół przez 2000 lat. I moc imienia Jezus. I wyposażenie w obecność Ducha Świętego. Co jeszcze ma zrobić, aby Kościół chciał być gotowy na ten czas, który przyjdzie? Podsajmy do modlitwy. Bardzo religijnie będzie teraz, ale trudno. Mamy bardzo wiele rzeczy w swoim życiu. Mamy tak wiele rzeczy w swoich małżeństwach. O, małżeństwo się przytula, super. Mamy tak wiele rzeczy w swoich relacjach, w swoich miejscach pracy, w swoich myślach. Mamy tak wiele rzeczy, którymi nas nakarmiono przez lata. Mamy tak wiele rzeczy, które spowodowały, że nie jesteśmy gotowi na czasy końca, a tym bardziej na to, co po nim. Więc chciałem was teraz zaprosić do modlitwy, abyśmy się zaczęli modlić społecznie i wołać do naszego Ojca, aby dał nam tą łaskę, byśmy byli gotowi, jakkolwiek to się będzie objawiać, co siekolwiek będzie z tobą działo. Jeśli coś się będzie działo fizycznie z tobą, a wołasz do Boga, to diabeł nie przyjdzie, to on ci nie da czegoś, jeśli ty jesteś w Bożych rękach. Po prostu zapragnij tego, by być gotowym. To ja wiem, że to jest przesłanie bardzo, bardzo ważne. Bardzo istotne.
Jeśli pragniesz przebudzenia, to musi się coś zacząć tutaj. Musi się coś zacząć w nas. My musimy być gotowi na to. I tą gotowością zaszczepiać innych. Tak jak zaszczepiają inni lękiem. Tak jak zaszczepiają polityką. Tak jak zaszczepiają błaganiem za pieniędzmi. Tak my musimy zaszczepiać ludzi gotowością. Gotowością. Dlatego Ojcze, dzisiaj w imieniu Jezusa stoimy przed Tobą. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Ty, który tchnąłeś dech życia. Ty, który jesteś Panem nad każdą porą i czasem. Ty, który ustanowiłeś rano i wieczór. Ty zrobiłeś zachód i wschód, Panie. Światła, które są od Ciebie oddzielone, ale jednocześnie współpracują. Ty, który dałeś czas starego przymierza i czas nowego przymierza. Erę Kościoła, ten czas łaski i czas, i Ty panujesz nad czasem ostatecznym. Jesteś nad każdą mocą i zwierzchnością. I Ty zaplanowałeś przyszły czas. I Jezus powiedział, ja idę do Ojca przygotować dla Was przyszły czas, przygotować dla Was mieszkanie. To my wołamy do Ciebie, Ojcze, właśnie do Ciebie, Wszechmogący Jahwe, wołamy do Ciebie, Stworzycielu nieba i ziemi, wypełnij swoim duchem całą tą ziemię, Panie, wypełnij ten Kościół, Panie, wypełnij każdego z nas, każdego dnia, od każdego rana do każdego rana. Niech każdy z nas jest gotowy na ten czas, gotowy na czas, jaki przychodzi i na ten czas, który będzie po nim, kiedy Ty powiesz koniec, i powiesz nowy początek. Chcemy być gotowi na ten czas przejścia. Z tego, co stare, do tego, co nowe. Chcemy być narodzeni na nowo. Do tego nowego wejścia. Do nowego życia. Ojcze, tego pragniemy dla całego Kościoła. Dla całego tego regionu, Panie. Dlatego modlę się o ziemię cieszyńską, Panie. Ja wiem, że Twój Duch jest tu wylany. Ale proszę Ciebie, aby był wlany w nas. Aby był wlany w każdą osobę. Aby każdy człowiek tutaj zapragnął Ciebie i zapragnął, Panie, być gotowym na ten czas Twojego przyjścia. Ojcze, w imieniu Jezusa wołamy o to, abyśmy umieli odpowiedzieć na te dwa pytania. Tak, jestem gotowy, przyjdź, Panie Jezu. Tak, jestem gotowy, przyjdź, Panie Jezu. Tak, jestem gotowy, przyjdź, Panie Jezu. Ale nie na ustach, ale w zgodzie z Twoim Duchem, który zawoła w nas, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. O, Panie, bądź z nami. Panie Jezu, inspiruj nas. Panie Jezu, wypełniaj nas. Panie Jezu, prosimy Ciebie, mów do nas. Otwieraj na nowo Twoje słowo w naszych uszach, w naszych sercach, abyśmy byli gotowi. Abyśmy byli gotowi. O, Panie, jakkolwiek chcesz to uczynić, my chcemy być gotowi. Wiemy, że przychodzi czas, który Ty nazwałeś ostatecznym, że jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego zniszczenia, jeszcze nie widzieliśmy tego wszystkiego, co zapowiedziałeś. Ale my wiemy, że Ty skrócisz czas dla Kościoła ze względu na swoją łaskę i miłosierdzie. I wołamy Cię, Panie, daj nam być gotowymi. Nie przeprowadzaj nas dalej, Panie. Tak jak w tej modlitwie, którą Pan Jezus dał. Nie wódź nas w miejsce, którego już nie będziemy mogli przeżyć. Ja na nowo rozumiem te słowa. Panie, nie pozwól, abyś ten Kościół był dalej, niż był, będzie w stanie w całości dać odpór, Panie. Proszę Cię o to. Zbaw nas od złego. Zbaw nas od tego czasu, który już nie będzie do wytrzymania. Wołam dzisiaj o to, Panie. Zachowaj nas od czasu, który już nie będzie do wytrzymania. Ale abyśmy, Panie, stanęli przed Tobą. I abyśmy mogli wołać do Ciebie. Halleluja. Chwała, chwała. Halleluja. Ty jesteś Boże Wszechmogący. To jest coś, czego pragniemy. Być gotowymi na ten czas, jak i teraz. I być gotowymi, Panie, na ten czas, jak i potem, aby stanąć w Twojej chwale, poznać, kim jesteśmy, poznać, co mamy w Tobie, naprawdę to poznać. To jest tak cudowne, że Ty nam otworzyłeś do tego drzwi, abyśmy poznali, kim naprawdę jesteśmy w Tobie i abyśmy poznali, co to jest być w Bogu. Halleluja. Chcemy być gotowi. Duchu Święty, działaj w nas. Duchu Święty, mów wśród nas. Proszę Ciebie, Duchu Święty, między nami przechadzaj się. Dotykaj każdego z nas. Wypełniaj każdego z nas. O, proszę Ciebie, Panie. Proszę Ciebie, Panie. Halleluja.
Halleluja. Proszę Ciebie, Panie. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Tobie chwała, święty Boże. Święty Zbawco. Cudowny, cudowny Królu. Halleluja. Halleluja. Duch Święty, przygotowuj nas. Duch Święty, przygotowywuj nas. Duch Święty, przygotowywuj nas. Mów do nas, w nasze serca wlewaj swoją miłość, swoją łaskę, swoje poznanie. Duch Święty, wlewaj w nas. O, to jest ogień przebudzenia, którym chcesz nas dotykać i namaszczać. O, Panie, Ty chcesz wlać w nas, wsypać tą sól i nie chcemy pozwolić, by ona zwietrzała, ale chcemy być taką solą dla tych, którzy się z nami spotykają, wyrazistym smakiem, a dla Ciebie chcemy być wonnością, chcemy być zapachem Twojej obecności w nas, chcemy być wonnością przed Tobą. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Tobie chwała, Jezu, Tobie cześć, Tobie uwielbienie, Jezu. Halleluja. Chwała, chwała, chwała. Chwała, cześć i hołd. Tobie, Jezu, chwała, chwała. Halleluja. Panie, nie chcemy nikogo stracić spośród nas. Dlatego modlimy się o siebie wzajemnie, Panie. Ty znasz nasze serca. Wiesz, w jakim jesteśmy miejscach. Wiesz, co przeżywamy, Panie. Z czym się zmagamy. Ty wiesz, w czym przegrywamy, Panie. Może nawet nie jesteśmy w stanie się przyznać do tego przed innymi, Panie. Ale Ty wiesz, Ty znasz nasze serce. Dlatego teraz, Ojcze, my czynimy to wyznanie przed Tobą. My jesteśmy, Panie, w wielu słabościach, w różnych rzeczach. Panie, prosimy Ciebie, abyś nasze słabości zamienił w siłę, Panie, Twoją siłę. Przychodzimy dzisiaj przed Twój tron. Święty, święty Boże, przed Twój tron przychodzimy. Przychodzimy przed Twój tron i wołamy, uczyń nas gotowymi. Wszystkich bez reszty. Bez reszty. Niech każdy, kto jest w tym miejscu, każdy, który słucha tej transmisji, Panie, niech jest gotowy. Ale też prosimy Ciebie, nasze rodziny, Panie, o nasze miasteczka, wioski, w których mieszkamy, o nasze kraje, z których pochodzimy. Modlimy się o to, Panie. Podnijmy się, Ojcze. Pociągnij jak najwięcej ludzi, najlepiej wszystkich, Panie. O, Panie, wiemy, że Twoje królestwo nie ma ograniczenia. Ono jest potężne, ono się może poszerzać, więc każda osoba może się tam zmieścić. Prosimy Ciebie, Panie, niech wszelki duch, który się nie chce poddać Tobie, jest wyrzucony precz. Wszelka myśl, która nie poddaje się Tobie, niech jest wyrzucona precz, Ojcze. Tak bardzo Cię proszę, Ty jesteś Panem nad każdą mocą i zwierzchnością. Dlatego ja dzisiaj wołam, Duch Święty, Ty, który panujesz tutaj, który jesteś, uczyń to miejsce szczególnym. Niech roztacza się tutaj Twój autorytet na całym tym terytorium. I my to ogłaszamy, Panie, że Ty jesteś Panem tego miejsca. Że Ty jesteś ponad wszelką mocą i zwierzchnością, jaka się próbuje rozciągnąć nad tym terenem. To Ty jesteś Panem. I to Ciebie wywyższamy. I to Ciebie wzywamy. I Tobie oddajemy hołd. Halleluja. Chwała, chwała, chwała. Cześć i uwielbienie naszemu Bogu, Wszechmogącemu. Halleluja. 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 Chwała Jezu. Chwała Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Halleluja. O, święty, święty, święty Wszechmogący. Halleluja. 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 Kiedy pomyślę o pierwszych ludziach, o Adamie i Ewie, którzy mieli
taką bliską relację z Bogiem, którzy rozmawiali z Nim twarzą w twarz, którzy w swoich ustach czuli Jego tchnienie. Wyobrażacie sobie? Fizycznie czuć Jego tchnienie. Przechadzać się i słyszeć głos, kiedy On woła. A jednocześnie nagle ni stąd, ni zowąd pojawił się jakiś stworek. Jakiś gad oślizły. Nagle to wszystko przestało mieć znaczenie. To jest ogromna przestroga. Ogromna przestroga. Nawet dla tych, którzy dzisiaj są tak cudownie rozkochani w Bogu i masz taką niesamowitą społeczność. Diabeł robi wszystko, żeby pojawić się w twoim życiu właśnie w taki sposób. Wpuści jedną myśl i za tą myślą oni poszli i skończył się czas raju. Kochani, wierzę, że przeżywamy czas dla prawdziwego duchowego przebudzenia. Naprawdę wierzę, że przeżywamy czas, którego dawno w Kościele nie było. Wierzę, że przeżywamy czas, w którym nie będziemy się obrażać wtedy, kiedy nas słowo dotyka albo konfrontuje, że nie będziemy szukać jakichś swoich wymówek, żeby trwać w swoim miejscu, ale będziemy mówić, Panie, dokąd chcesz mnie zaprowadzić, chcę pójść za Tobą. Wierzę, że i widzę i czuję, że jest czas duchowego przebudzenia. Bóg dał coś, nie wiem dlaczego, akurat teraz. Nie wiem, co się stało w duchowej atmosferze, że to zostało nam, ten kamyk został wrzucony do naszego zboru. Ale wierzę też, bo widzę, że dzieje się tak w różnych miejscach. Kiedy usługuję w takim kościółku, którym by się wydawało, że to wszystko musi być tak samo martwe jak figurki dookoła. Tak akurat nie ma figury w tym kościele, ale... A widzę, że ludzie pragną, by Duch Święty działał. Widzę kilkadziesiąt młodych ludzi, którzy się modlą, którzy nie mają problemu modlić się w grupkach w tym kościele, którzy łamią tradycję, jaką nie mają, bo pragną Bożego Ducha. To wiem, że coś się stało. Coś się stało. I jeśli to jest po to tylko, żeby pobudzić nas, żebyśmy przetrwali kolejne 20 lat, chwała Bogu, ale co jeśli to jest po to, żeby przygotować nas na to, co dzisiaj mówiłem, że to jest koniec czasu i przygotować nas na ten nowy czas. Wtedy chcę wejść w to jeszcze większą dynamiką i otwarciem. I chcę pragnąć, by Boży Duch działał coraz więcej. I chcę wam powiedzieć tak, może się zdarzyć tak, że ktoś z was jest pełny ducha i żyje, słysząc Boży głos i jest taki naprawdę w cudowny sposób przez Bożego Ducha prowadzony, bo masz kochane, otwarte serce i spędzasz z Nim cały swój czas. Może tak być i chwała Bogu za to, ale może też być, że ktoś obok ciebie po prostu mówi, ja mam Ducha Świętego i więcej nic nie potrzebuję. A może się okazać, że jest najbardziej pożałowania godny. Więc nie odrzucajmy siebie nawzajem. Ani ty, który masz pełnię Ducha Bożego, tych, którzy dzisiaj tylko mówią o tym, że to mają, nie mają, tylko módl się od Niego. Wołaj, aby każdy z nas był pełny Ducha. A ty, który mówisz tylko, że masz pełnię Ducha, ale tak naprawdę żyjesz jak kret, tak samo w ciemnościach, jak było, to nie odrzucaj tego, który jest pełny Ducha, ale módl się, Panie, ja też chcę być pełny Ducha. Też chcę, by to moje zniewolenie, czy moje myśli zostały przemienione. Panie, chcę, by Twój Duch prowadził mnie w metanoję, w to miejsce przemienienia. Nie chcę być kształtowany przez to, co przychodzi do mnie z zewnątrz, ale przez Twojego Ducha. Kochani, to jest kluczowy moment historii. Naprawdę kluczowy moment historii. Bóg patrzy na ciebie. Tak jak Kasia mówiła, On widzi ciebie i chce cię mieć w swoich rękach. Mówimy, nikt nie wyrwie mnie z twoich rąk. Śpiewamy i czytamy i tak się dzielimy psalmem, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Ale pierwsze wiadomości już się trzęsiemy. Zbądźmy pełni ducha, a wszystko inne zostanie nam dodane. Wszystko. Niech Bóg wam błogosławi. Niech was strzeże. Błogosławionego tygodnia. Zapraszam we wtorek na modlitwę. W środę na przebudzeniowe spotkanie, okej? Okay?